Syn Stockingera pokazał niepokojące zdjęcia ze szpitala. Mało estetycznie. Po szokujących zwolnieniach, jakie miały miejsce w Dzień Dobry TVN, nowym prowadzącym został Robert Stockinger, który od lat jest związany z programem. Okazuje się jednak, że sukcesy zawodowe przyćmione są jego problemami zdrowotnymi. Syn gwiazdy klanu opublikował właśnie niepokojące zdjęcie z jednego z warszawskich szpitali. Robert Stockinger jest jedynym synem Tomasza Stockingera, który od lat wciela się w postać doktora Lubicza w serialu TVP Klan. Robert Stockinger trafił na onkologię. Na początku czerwca syn Tomasza Stockingera podzielił się ze swoimi fanami dość przykrą informacją. Prezenter TVN ujawnił, że ma za sobą kontrolę znamion. Zrobił ją pod wpływem Zofii Zborowskiej, która w Dzień Dobry TVN opowiedziała o swojej walce z czerniakiem, który został u niej wykryty, gdy była w ciąży. Robert trafił do warszawskiego Centrum Onkologii, gdzie usunięto mu podejrzaną zmianę skórną, a teraz oczekuje na wyniki histopatologii. Zofia Zborowska, twoja historia z czerniakiem opowiedziana w Dzień Dobry TVN skłoniła mnie do badania. Od razu zostałem skierowany do Centrum Onkologii. Jestem już po wycięciu zmiany. Czekam na wyniki histopatologii, ale nie dopuszczam złych myśli. Dziękuję, Zosiu. Podaję dalej apel nie spiecz raka i namawiam do badania skóry, napisał Robert Stockinger na Instagramie. Jak na razie prowadzący Dzień Dobry TVN nie poinformował, czy już odebrał wyniki podejrzanej zmiany na skórze. Jednak to nie koniec stresujących sytuacji w jego życiu w ostatnich miesiącach. Robert Stockinger pokazał zdjęcie ze szpitala. Okazuje się, że u syna gwiazdy klanu kilka miesięcy temu wykryto polip krtani, który przeszkadzał mu w normalnym funkcjonowaniu. Robert przeszedł intensywne leczenie, a ostatnia kontrola w szpitalu wykazała, że przyniosło ono oczekiwane efekty. Stockinger podzielił się swoją radością z fanami i pokazał nagranie z badania krtani. Mało estetycznie, ale tak wygląda szczęście, spokojnie to tylko krtań. Po 9 miesiącach leczenia zachowawczego mój polip krtani zniknął. Mogę dalej gadać do kamery, pracować i spełniać marzenia. Kropka. Lekarze z Kliniki Otolaryngologii w Szpitalu MSWiA w Warszawie to fachowcy i złoci ludzie, napisał Robert Stockinger na Instagramie.